Dobry wieczór. W środę 31 stycznia Rafał Kulik zapraszam na ostatnie wydanie Silesia Flash. Kampania samorządowa rozkręca się na dobre. Coraz więcej osób, które rządzą miastami lub chcą pretendować do urzędu, zgłasza swoje kandydatury. Termin zgłoszeń upływa na początku marca. Jak sprawdziliśmy, mało kto będzie zwlekał do tego momentu z ogłoszeniem startu w wyborach, bo na skuteczną kampanię nawet w małej miejscowości potrzeba czasu. Karolina Komada. Działamy, walczymy i zwyciężymy. Mocny uścisk w związku, który jak na razie ma krótki staż, jednak jest na tyle silny, że w momencie, gdy prezydent Katowic Marcin Krupa ogłaszał start w wyborach, szef Śląskiej Platformy deklarował, że jego partia w tych wyborach kontrkandydata nie wystawi. Prezydent Marcin Krupa, można powiedzieć, dołączył do koalicji 15 października. Myśli, działa, współdziała tak jak my. Te same wartości mu przyświecają. Setką Krupy prezydent Katowic podsumował swoją aktualną kadencję i zapowiedział, że to nie wszystko, co może zaproponować wyborcom. No przede wszystkim dokończenie tych inwestycji, które trochę mamy już rozpoczęte. Myślę tutaj o tramwaju na południe i o hubie gamingowo-technologicznym, a więc to jest kolejny poziom jak gdyby rozwojowy naszego miasta. To jest inwestycja na skalę strefy kultury, która przecież odmieniła oblicze Katowic. Dzisiaj zupełnie inaczej się mówi o Katowicach i ten hub gamingowo-technologiczny, który jest jedynym takim projektem w Polsce, jak nie w tej części Europy, będzie na pewno takim magnesem. Magnesem jest na pewno stanowisko prezydenta jednego z najbogatszych miast w województwie śląskim, dlatego Marcin Krupa wyścigł o fotel ma już konkurenta. To radny Dawid Durał, a w walce o zajęcie miejsca prezydenta ma mu pomóc poparcie Polski 2050, Ruchu Autonomii Śląska i Kato Protestu. My chcemy rozmawiać z mieszkańcami, wsłuchiwać się w ich głos, również w głos ekspertów, bo niestety no, nie znamy się wszyscy na wszystkim. A są ludzie, chociażby urbaniści, którzy nie są wysłuchiwani w Katowicach. Można stworzyć na przykład jakąś przestrzeń urbanistyczną, tak żeby pokazać wizję rozwoju Katowic. No, miasto nam się nie rozrośnie, jesteśmy ograniczeni z każdej strony, a chcielibyśmy zobaczyć, jak to miasto będzie wyglądało dla przyszłych pokoleń, dla naszych wnuków i wnucząt. Poparcie Polski 2050 i Ślązoków Razem otrzymał już też inny kandydat w sąsiadującym Chorzowie. Twórca sektora rodzinnego na stadionie Ruchu Chorzów Szymon Michałek oficjalnie potwierdził start w wyborach we wtorek 30 stycznia. Nieco dalej, bo w Zabrzu walka może być bardziej zacięta. Tam oprócz urzędującej prezydent lista chętnych do udziału w wyborach jest znacznie dłuższa. Małgorzata Mańka-Szulik w wyborach stawiać będzie na swoje dotychczasowe osiągnięcia i wizję kolejnej kadencji. Swoją pracę jak prawdziwa śląska gospodyni rozpoczęłam od porządkowania tych najtrudniejszych, najniżej położonych obszarów. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej, budowa dróg, przecież ktoś pamięta o drogowej trasie średnicowej, to wszystko już za nami. Dziś stawiamy na jakość życia mieszkańców Zabrza, dlatego tężnie solankowe, dlatego wieża ciśnień, dlatego Admiral Palace, dlatego nasze piękne przestrzenie postindustrialne. Nadzwyczajna sytuacja panuje w Tychach, gdzie dotychczasowy prezydent został senatorem, a komisarzem miasta został jeden z wiceprezydentów. Maciej Gramatyka chęć startu w wyborach ogłosił jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. Jak mówi, ma racjonalne podejście do kampanii i nie spełni koncertu życzeń wszystkich mieszkańców. Wie, w jakiej sytuacji jest miasto i na co może sobie teraz pozwolić. Słuchając głosu mieszkańców, jestem przekonany, że powinniśmy zabiegać o to, by zmienił się wygląd dworca kolejowego, a tak naprawdę przejścia podziemnego. Jesteśmy w trakcie rozmów z PKP PLK na temat przebudowy tego przejścia. Tutaj niestety to nie do końca miasta, a właśnie kolej jest głównym graczem w tej kwestii. Wybory samorządowe już 7 kwietnia, choć w niektórych miastach proces wyborczy nie skończy się pewnie na jednej turze. Projekt jest już w Sejmie, ale droga do uchwalenia zmian w ustawie o mniejszościach narodowych, etnicznych i językach regionalnych jest jeszcze długa. Ślązacy od wielu lat bezskutecznie domagają się, by śląski zyskał status języka regionalnego. Dlatego wciąż aktualne dla nas jest pytanie nie kiedy, ale czy do tego dojdzie. Choć tym razem wydaje się, że tak blisko uznania śląskiego za język jeszcze nie byliśmy. Paweł Jędrusik. Ziemia, kiedy nad życie przeja. To tutaj, że pierwszy raz wejrzała na świat hań. To nie polski Sejm, ale scena w Parlamencie Europejskim, gdzie prawie rok temu zadebiutował spektakl teatru Kores Mianują Miechanka do tekstu Alojzego Lyski w wykonaniu Grażyny Bułki. Spektakl opowiada historię rodziny śląskiej poprzez historię regionu. Wszystko widziane jest oczami zwykłej Ślązaczki. Ponieważ to jest ważne dla mnie, ważne dla nas wszystkich, dla naszych ziomani, dla Ślązaków. Ale myślę, że nie tylko dla Ślązaków. Każdy z nas gdzieś w swoim życiu przeszedł takie chwile,
które były ciężkie i pamiętajcie, że jak Halka się poradziła, to wy się też docieracie. To, że o Górnym Śląsku dyskutuje się w Parlamencie Europejskim, a teraz spektakl wystawiony zostanie w polskim Sejmie, jest zasługą Łukasza Kochuta, posła do Parlamentu Europejskiego. To, jak mówi, wstęp do debaty i podjęcia w końcu decyzji o uznaniu śląskiego jako języka regionalnego. Projekt takiej ustawy trafił właśnie do Sejmu. Oczywiście poza głosowaniem w parlamencie będzie jeszcze potrzebny podpis pana prezydenta Andrzeja Dudy i tutaj mam pewne wątpliwości, czy taki podpis rzeczywiście zostanie pod takim projektem ustawy złożony, ale także dlatego jadę dzisiaj do Warszawy w polskim Sejmie, w sali kolumnowej wystawiam wspólnie z Teatrem Kores spektakl Mianują mnie Hanka. Batalia o uznanie języka śląskiego trwa od co najmniej kilkunastu lat. Gdyby zapytać mieszkańców któregokolwiek ze śląskich miast o zdanie, odpowiedzi w większości są takie same. Myślę, że ja nie mam nic przeciwko temu. W końcu żyjemy na Śląsku, to dlaczego nie mógłby być obecny język śląski i dzieci by się go nie mogły uczyć w szkołach? No nie wiem, chyba tak. Chyba będzie uznany. I co pani o tym sądzi? Bardzo dobrze, niech się każdy uczy, bo tak człowiek nawet nie wie, co to znaczy niektóre słowa, jak się wypowiadają. Bo uznanie śląskiego za język oznacza między innymi to, że będzie go można uczyć w szkołach. A jak wskazuje Peter Langer ze Śląskiej Ferajny, jest to potrzebne, bo śląskiego coraz mniej słychać na ulicach. Tak blisko o uważanie języka śląskiego za język nie byli my. Tym bardziej, że jest sprzyjający reskirunk. Druga sprawa, jak za świętej pamięci Marek Plura łaził i prosił, jakby to powiedzieć, to przez ten cajt, kiedy te łozie mlod, jak była platforma, potem przyszedł PiS, my, Stowarzyszenia Śląskie, zrobili FES i persony taką arbeit, żeby ten język śląski fungował, bo ten język śląski już naprawdę funguje. Tak blisko języka śląskiego nie byliśmy, ponieważ to znalazło się wśród obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej, która właśnie złożyła projekt ustawy w tej sprawie w Sejmie. Dokończymy to, co ludzie stąd zaczynali i na razie bez powodzenia, czyli uznanie języka śląskiego jako języka regionalnego. Obecnie w Polsce status języka regionalnego ma tylko język kaszubski. W ostatnim spisie powszechnym niemal 600 tysięcy osób zadeklarowało narodowość śląską, z czego prawie 240 tysięcy deklaruje ją w wyborze jako pierwszą. Idzie podwyżka. Kierowcy, musicie głębiej sięgnąć do portfeli, bo od 1 kwietnia drożeje przejazd autostradą A4 między Katowicami i Krakowem. Przejazd samochodem osobowym będzie droższy na każdej bramce o złotówkę. W sumie na każdej z bramek trzeba będzie pozostawić 16 zł. Zarządca drogi tłumaczy to remontami. Paweł Jędrusik. Przejazd z Katowic do Krakowa i z powrotem z Krakowa do Katowic będzie kosztował od kwietnia kierowców 32 zł. Stal Eksport Autostrada Małopolska złożył już do GDDK i ja wniosek o zgodę stawek. Uzasadnia to koniecznością przeprowadzenia drogich remontów. Ta podwyżka wynika przede wszystkim z faktu, że do 2027 roku, czyli do końca koncesji, zarządca A4 Katowice-Kraków musi przeprowadzić szereg remontów, aby zgodnie z umową i ze swoimi zobowiązaniami przekazać tę autostradę stronie publicznej w nienagannym stanie. To powoduje, że część prac musi zostać wykonanych nieco przedwcześnie względem takiej technicznej konieczności, a wartość tych największych kontraktów budowlanych, czyli wymiany nawierzchni i budowy odwodnienia, przekracza sumarycznie 0,5 mld zł. Droższy będzie też przejazd dla samochodów ciężarowych. Nie będzie kosztował jak do tej pory 46 zł, a 49 zł. Mega miasto, czyli Wielkie Katowice, zamiast 18 różnych gmin, to realne, ponieważ Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia myśli o integracji miast, tak aby powstał jeden wielki organizm. Pomysł ma ponawiązać do Warszawy, czyli miasta stołecznego. Metropolia miałaby autonomię w kontekście rozwoju inwestycji ponadlokalnych, edukacji czy rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych. Karolina Komada. Po prawie 7 latach doświadczeń w prowadzeniu zmian w komunikacji miejskiej na terenie metropolii, GZM wychodzi z nową propozycją. To integracja miast członkowskich i stworzenie jednej gminy. Są takie obszary, w których nasi mieszkańcy nie zauważają granic miasta. Mieszkamy w jednym mieście, podróżujemy do drugiego, stąd transport, ale podobnie jest w służbie zdrowia, podobnie jest w gospodarce odpadami, stąd też nasz pomysł, by budować instalacje termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Ale jest wiele takich działań, które są realizowane trochę ponad głowami miast.
Gmina GZM miałaby wzorować się na Warszawie, gdzie panuje ustrój stołeczny. Lokalnie w dzielnicach miasta rządzą burmistrzowie, a prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski reprezentuje wszystkich mieszkańców. W przyszłej gminie GZM działałoby to podobnie, ale miasta członkowskie nie byłyby zamienione w dzielnice. Każde z tych miast ma swoją historię, tożsamość i to jest ważne i to należy pielęgnować. W dalszym ciągu te gminy byłyby miastami, miałyby swoich prezydentów, rady, te lokalne sprawy byłyby załatwiane dokładnie tak samo jak do tej pory, a te kompetencje wyższego rzędu, o których mówiłem, transport, służba zdrowia, gospodarka odpadami, zaopatrzenie w wodę, te, które wymagają efektu skali, które budują potencjał rozwojowy, wsparcie na przykład nauki, to są te rzeczy, które mogłaby realizować taka gmina metropolitalna. Projekt ustawy dotyczący utworzenia gminy GZM lub jak to woli Wielkich Katowic został na razie przedstawiony śląskim i zagłębiowskim samorządowcom. Śląscy strażacy pożegnali starego i przywitali nowego komendanta. Na emeryturę odszedł dziś nadbrygadier Jacek Kleszczewski, który w Straży Pożarnej służył 27 lat. Komendantem wojewódzkim był od 2016 roku. To są wspomnienia związane z ludźmi, którymi dowodziłem, których tu poznałem, którzy mnie otaczali i którzy mnie wspierali, bo komendant nie znaczy nic sam osobiście. Komendant musi mieć wspaniałych ludzi, mieć wsparcie. Ja zawsze będę służył Polsce, jeśli będę tylko, moje umiejętności będą przydatne, jestem otwarty na to, żeby dalej kontynuować wsparcie już takie subtelne mojemu następcy. Jest to ogromne wyzwanie z poziomu miasta Rybnika, w którym przez ostatnie 6 lat pełniłem funkcję komendanta miejskiego. Poziom województwa zdecydowanie poszerza zakres działań. Na pewno pierwszy okres będzie okresem, w którym będę musiał nabyć po pierwsze wiedzy w skali problemów, jeżeli chodzi o województwo, także na pewno będzie to okres bardziej przeznaczony na obserwacje, na przeanalizowanie danych, które poszczególne wydziały mi przedstawią. I plan działania będzie, myślę, się krystalizował w najbliższym okresie. Garnizon jest bardzo silny. Ja miałem przyjemność współpracować z garnizonem śląskim i uczyć się od poszczególnych komendantów głównych przez wiele lat. Poprzeczka na Śląsku jest postawiona bardzo wysoko. Jest to, jeśli chodzi o ochronę przeciwpożarową, jedno z mocniejszych województw w kraju, drugi garnizon po województwie warszawskim. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Spokojnej nocy, dobranoc.